Po raz dziewiąty odbył się miejski konkurs językowy organizowany przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych wraz z Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W tym roku konkurs odbył się pod hasłem Leszno, tu chcę się uczyć. Uczestnicy musieli zmierzyć się z wybranym przez siebie językiem obcym, a do wyboru był język angielski, hiszpański, niemiecki i rosyjski. Miejski konkurs językowy składa się z dwóch części. Tydzień temu odbyła się część pisemna konkursu, sprawdzająca umiejętności z zakresu gramatyki i wypowiedzi pisemnej. Natomiast w czwartek część ustna. Uczestników oceniała komisja, w której skład wchodził m.in. native speaker, czyli rodzimy użytkownik danego języka. Do konkursu przystąpiło 262 uczniów leszczyńskich szkół w różnym wieku, od klas pierwszych szkół podstawowych aż do szkół średnich. Podczas uroczystego wręczenia nagród w ratuszu w sumie nagrodzono 35 uczestników w 13 kategoriach.